Cześć kochani, witam Was z Pragi. Niestety pada cały dzień, więc siedzę sobie na kawce, na ciasteczku i tak się szykuję na to wyjście, ale na razie jest mi tu dobrze, ponieważ scena wegańska w tym mieście jest po prostu cudowna. Zawsze znajdę coś dla siebie, no ale wiadomo, nie będę ciągle jeść, więc przydałoby się coś jeszcze porobić, no ale chyba powoli przestaje, więc będę mogła wyjść. Zaczynamy! Fajne są te europejskie miasta. Wchodzę w przypadkowe podwórko, uliczkę i zawsze jest tak, no ciekawie, w tym momencie dla mnie wręcz egzotycznie. Ale niestety, co zauważyłam, że wiele miejsc jest pomazanych graffiti w naszej kulturze, czego w Tajlandii zupełnie nie ma. Sobie nie zdawałam z tego sprawy. Dobra, gdzie jest ten najmniejszy domek w Pradze? Najmniejsze mieszkanie? O, jest. Tutaj ten zielony, jak widzicie, jest naprawdę niższy niż normalne budynki. Ale ja myślałam, że to jest jakieś, nie wiem, miejsce do zwiedzania, że tam można wejść. Jest nawet napis najmniejszy dom w Pradze. Ale tak naprawdę coś się tu mieści. Ktoś jest na domofonie. Więc to nie jest tak jakby czynne, że coś tutaj można robić. No to tyle. Przyznaję, że ten mój wyjazd do Pragi jest dosyć spontaniczny. Kiedyś bardzo się stresowałam przygotowaniem do wyjazdów, miałam wszystko rozpisane, a teraz zabukowałam bilet i tak naprawdę kilka godzin przed wyjechałam, więc razem z Wami poznaję to miasto, ponieważ jestem tutaj po raz pierwszy. Nie wiem, jak to się stało, bo tak naprawdę z Dolnego Śląska miałam bliżej do Pragi niż do Warszawy. No ale tak to jest. Jak ma się coś blisko, to się tego nie docenia. W ogóle ja lubię obserwować ludzi niż podziwiać jakieś budynki czasami. Widzę tutaj jakieś takie duże hordy facetów tłumami. Chyba przyjeżdżają na jakieś wieczory kawalerskie, tak mi się wydaje. Mówią w różnych językach. W sumie zapomniałam już o takich, wiecie, zjawiskach powoli. A teraz jestem w dzielnicy żydowskiej. Właściwie to też zapytałam Was o rekomendacje na swoim Instagramie martasielska.pl, więc jeżeli jeszcze mnie tam nie obserwujecie, to zajrzyjcie, bo tam jest bardziej na bieżąco, wiecie, film trzeba zmontować, wrzucić, a tam raz, dwa. Weszłam do Muzeum Narodowego, ale do takiego. Chyba warto sprawdzić, co? Śmieszy mnie to, że jakby w Tajlandii jest to oficjalnie zakazane, w sensie takie usługi. W ogóle nie ma mowy o żadnych gadżetach, o sklepach tego typu. A w Europie wszystko jest tak jakby na legalu. Hi. No a nie widać pań na każdym kroku, wiecie, do usług. Więc no, takie są różnice. Zwierzę chyba będą najlepsze widoki. Po 19 bilet kosztuje 200 koron. Stówkę można dopłacić za windę. Ale co tam? Taka droga to nic. W sumie to nawet nie są schody. Podobno 6 pięter do przejścia. Wow.
tutaj naprawdę wejść. Warto. Wieża ma prawie 70 metrów wysokości i naprawdę warto tutaj wejść, mimo że są kraty. To widoki są cudne, naprawdę na całe miasto. Widać i stare, i nowoczesne. Super. Próbujemy tych przysmaków. Mam makaron, który nie jest do końca makaronem, bo jest z cukinii, czyli taki surowy. Do tego pomidorki, pesto i orzechy. Waszego. Cudowna kolacja w restauracji Maitreya na Starym Mieście. Ona jest typowo wegetariańska, ale jest cały czas full na miejscu. Polecam tą miejscówkę, ja się już zawijam, bo już jest prawie ciemno. Przyjechał pan po mnie. Widzimy się jutro. Pa! Chyba widać, gdzie dotarłam, bo ciągną tam dzikie tłumy. Teraz w Pradze jest wiele mostów, ale most Karola był jedynym do roku 1841 i łączy on dzielnicę Pragi, Małej Strawy, gdzie ja właśnie weszłam stamtąd i idę na Stare Miasto. Wszędzie sprzedają biżuterię, obrazki i karykatury. Proszę, ale takim czymś to chętnie bym się przepłynęła po Wełtawie. Ja też kocham i tęsknię. Panie, chyba tam jednak nie mają za bardzo klientów, co? Krótka przejażdżka tramwajem. Wysiadłam na Starym Moście, nie, Prasnym Moście i jestem na Hradczanach, czyli w dzielnicy Królewskiej, która kiedyś była zupełnie odrębnym miastem. I dopiero zamek i inne jakieś barakowe rzeźby, komnaty powstały w wieku XIV, kiedy właśnie taki nastąpił rozkwit tego miejsca. Świetną atrakcję też widzę przy samym wejściu. Ptaki przywiązane na sznurach, z którymi sobie można zrobić zdjęcie. Tragedia. Królewskie ogrody. Wow, oni są prawdziwi. Tutaj wszędzie, gdzie chodzę wokół, wstęp jest darmowy. Jeżeli jednak chcecie zwiedzać katedrę, bazylikę, zamek od środka, to już bilet kosztuje 250 koron. Jest ważny 2 dni, więc podejrzewam, że tego zwiedzenia jest sporo. Ja niestety nie mam tyle czasu tym razem, więc tylko się przespaceruję. Złota uliczka. O godzinie 17 jest już stan wolny. Strasznie niskie tu mają te framugi, można się uderzyć w głowę. To kończę swój wypad ekskluzywnym obiadem na murku. Kupiłam dużo wegańskich produktów, jogurt, coś do posmarowania, tofu.
ser, batony, wszystko tutaj jest, ale myślę, że w Polsce będzie podobnie. No właśnie, kolejny przystanek to Polska. Nie wiem, czy będą filmy z tych miejsc, gdzie będę się znajdować, bo to jest tylko chwilowo, a później to już wiecie, bo zdradzałam swoje plany. Więc dzięki i do zobaczenia. Cześć. Didn't live up to his standards, but he did it.